Tylko tu będzie przeszkadzać. Przeszkadzać będzie. No dobra, gdzieś tam. Gdzieś trzeba ją postawić. Siema. W kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 17 sierpnia. Zapalam 30, wyciągam przyczepę. To muszę też fender wyjechać z opyskiwaczem. I do południa muszę opyskać to ścienisko za budynkami. Nie? Monferi. Te ziemniaki na tej przyczepie będzie trzeba przemyć, bo dalej się psują. Ja szybko skręcam chyba. Betony już poodsłaniane. Za chwilę wam pokażę, jak one wyglądają z bliska. Tam nie było wkręta w tej desce? Mam nadzieję, że nie. Trochę pracy tam dzisiaj jest. Tu ta ziemia do zepchnięcia, pole do opryskania. Coś mała przycielaka chciała zrobić. Do naprawienia jest koło w rowerze. Kliówka też jest zepsuta. Ale to też wam pokażę, co tam jej się stanęło. Dobra. Jak na razie tutaj. Idę po klucze od fenda. Podczepiam opryskiwacz, go tu postawię i wrzucę wąż. Niech się ta woda leje. Bo chwilę zejdzie, zanim do pełna się naleje. Ty, my friende, jak na razie opuszczamy ten ciągnik, ten traktor. Chodź, bo tu się ugotujesz, biedoku. Teraz do tego drugiego zielonego. No, ale my daleko nie jedziemy. Kawałek tylko. Podczepić i podstawić tam. Przy piętyłówce. No i do zera wyleciała. Ale coś tu miękkiego jest. Czy to twój ogonek? Co? Kurde, ciepło dzisiaj na dworze. Na środku jest niby do 25 stopni, ale dzwoniłem do sprzedawcy, mówi: no w sumie żadnej uprawy nie pyskasz. Jak zaszkodzi, to co? To spali ci coś? I tak jedziemy totalnym i tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to ładnie wszystko wypali do zera? Kurde, no. Dzień pasowny, to po pierwsze, a po drugie mam czas. A ogólnie mało tego czasu mam. W ostatnim czasie. Na raz to tutaj nie wyjadę, nie ma szans. Za blisko ściany postawione. Jakbym podkręcił w lewo, to by w ścianę wjechał opyskiwacz. Tu opyskiwacz, tu obciążnik. Ale kombinacje. Dobra. Ale jeszcze chwila, jeszcze moment. I beton wyschnie, można będzie jeździć. Będzie luksusowo. Pierwszy i ostatni raz opyskiwacz wyciągnął stąd w taki sposób. No i najważniejsze, że bez żadnych
uszkodzeń, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie ma niek? No i się woda nalewa. No i kurde, wiatr się lekko ruszył. Lepiej, żeby nie wiało. Bo po lewej kukurydza, po prawej kukurydza. No, co prawda mam cztery ścieżki, dwa razy dookoła i się nisko opyska, no ale jeszcze tam chciałem. Te 3 metry od granicy. Tylko muszę poszukać jeszcze jakiegoś środka na piętrówce. No bo to co mama kupiła, no to na te 4 hektary są. No ale słońce trochę zaszło. Odnośnie kijówki, skoro już tutaj przy niej stoję, to jest zażygana tutaj, na tej osłonie. Czekajcie, gdzie jest zażygana. Tu jest zażygana na wygłuszeniu. I tutaj wszystko pływa w tej okolicy. Tutaj obudowa akumulatora, obudowa filtra powietrza. I tak właśnie dojechałem do domu, bo to się stało na trasie Wartkowice zjeżdżaliśmy w tam, gdzie jest ten ubogi mop. Na Wiskitkach zjeżdżaliśmy tutaj na Pszczonów, bo byliśmy w Suntago, czy Santago, jak to się tam czyta. I wam powiem, że tak średnio wam to polecam, ponieważ przez 3 godziny zjechałem na 3 zjeżdżalniach. No, poszliśmy na strefę relax, bo narzeczona chciała, ale że ona wcześniej była, ja nie, to mówię, przetestuję te zjeżdżalnie, bo wcześniej zjeżdżała na nich. No to mimo, że to była środa, środek tygodnia i ludzi podobno niedużo, no to takie kolejki do tych zjeżdżalni, że ja pierdzielę. Dziś się pojawiła ta kontrolka z nierówną pracą silnika. No ale to już wcześniej czułem, że ma takie lekkie zawahania. No ale... Ale gdzie to mogło wyjść tak bardziej poważnie? No na autostradzie oczywiście. Mówię tego, środka do czyszczenia wtrysków dolałem do baku, może od tego. Ale teraz jak dojechałem do domu, no to to raczej nie od tego środka jest. No i tak się zastanawiałem, czy wrócę. I tak delikatnie, płynnie z Warszawy, no spod Warszawy wracałem tą autostradą, mówię, by się nie zatrzymał ten samochód. I tak jak w tym, w Wartkowicach zjechałem, to tak mówię, coś mi tu śmierdzi spod silnika. I tak zajrzałem, że taki cały właśnie ulany. Ale mówię, no jedzie, dojadę. Chyba się nie spali. No i na szczęście się nie spalił. Taki jest plus. I plus też jest taki, że no, poważna, niepoważna usterka. Bo to co ja wyhaczyłem, nie wiem, czy będziecie widzieli, czy nie. Najwyżej wam zrobię przebitkę. Zdjęcie z telefonu. Tam jest pęknięty przewód od intercoolera, który idzie do dolotu. Więc ciśnienie z turbo uciekało tutaj tym przewodem. Taki przewód koło 200 zł kosztuje. Także naprawa nie jest skomplikowana. Aczkolwiek zastanawiam się, czemu ten silnik jest zażygany. Czyżby turbina lekko olejem pluła? Zaczęła pluć? Bo wcześniej raczej nie było żadnych objawów z turbiny. Tym bardziej, że od wymiany do wymiany 10 tysięcy km, no to tego oleju nie ubywało. Jakby turbina pluła olejem, no to by olej ubywał z silnika. Teraz jest na połowie, jak sprawdzałem. Przynajmniej jak dojechałem pod blok, bo się zastanawiałem, czy czasami odmą oleju nie wydmuchuje. Nie, będzie z pół. Także nie wiem, dlaczego tutaj jest tak wszystko mokre. Czy by jakiś wtrysk za dużo paliwa dawał i do lotu to by się dostawało? Nie, nie może być. Ciekawe. Oddaję do mechanika, niech sobie diagnozuje. Ale myślę, że ta usterka nie będzie droga. Bo już się obawiałem, że silnik będzie do remontu w jakiś tam sposób. No ale wąż plus ewentualnie turbina do regeneracji, to tam majątek nie wyjdzie.
aż taki. Wartości samochodu nie przewyższy 450 litrów. Idę wam jeszcze pokazać tutaj te betony, bo chłopaki wczoraj byli ponacinać. Tam prawie wysej, a tu jeszcze mokry, nie? Taki władki. Tutaj są dwa nacięcia. Jedno tutaj, drugie tu. I beton tak się prezentuje. Szkoda, że jeszcze tutaj nacięcia nie zrobili między tymi dwoma. Bo tutaj takie lekkie pęknięcie jest, bo to jest czoło do czoła przytknięte. No i tutaj drugi ten beton z tymi ładnymi skosami łączącymi te dwa nierówne poziomy betonów. Przynajmniej z 15 jest obniżona ta płyta. No i tu są trzy cięcia, które jak się kończy, to zbrojenie, czyli tutaj sirot będzie stał na tej części. Na tej części będzie żmijka i ona już jest ze spadem w ten narożnik. No i tamta też część jest ze spadem w ten narożnik. A ta część ma tylko w jedną stronę spad, w tą. No i tu jest kolejne nacięcie, tu kolejne. I tak to wygląda. Ale wam powiem, czuć, że się stoi lekko pod kątem na tym betonie, że to nie jest w poziomie, jak się spaceruje. No i taki efekt. Jeszcze ceny za to wam nie podam, bo nie byłem w betoniarni po rozliczenie. Prezentuje się ładnie. Jeszcze 2 miesiące będzie silos, będzie żmijka, także się zmieni trochę widok na tym podwórzu. Ale on tu nie będzie przeszkadzał. Ten silos pasuje tutaj. Dobrze mi doradziliście w komentarzach. Ten silos będzie może dotąd? O, może dotąd. No to zobaczcie, jaki tu jest jeszcze przejazd. Jak się tu beton wyleje, to tutaj to nawet ten CX z podczepionym headerem myślę, żeby się zmieścił bez problemu, tylko no przez bramę ani jedną, ani drugą nie przejedzie. No ale tu sporo miejsca będzie. I tutaj właśnie ten kosz do żmijki i żmijka. Tylko właśnie mówiłem, że jest w złą stronę ten kosz, bo się z handlowcem dogadywałem, może mi zrobią. Jak na razie taką mi przywieźli. Ewentualnie jak będą montować, to mi dostarczą ten element poziomy z inaczej przyspawanym koszem, bo kosz by było fajnie, jakby był tutaj się zaczynał tak po, taki gdzieś szerokości, no jak jest tamten, i tutaj żeby tak, o, tutaj się kończył najlepiej, żeby nie trzeba było tak precyzyjnie przyczepą do niego cofać, tylko tak byle jak, czy w tą stronę. Najlepiej jakby był na szerokość tylnej burty w przyczepie, czyli te 2,40 paletówka ma. No to jakby się chciało przyczepę wyczyścić do zera, no to ją otworzyć dołem, żeby się resztę do tego kosza wsypało i bajka. No to ten kosz by mógł być właściwie od tego cięcia do tego cięcia. No i tu się zakręci przyczepą i tak się ładnie na wprost wycofa na tą płytę. Myślę, że dobrze to wymyśliłem. A tego się sprzeda, tam się zrobi garaż. Może na dwa Ursusy, czy na coś innego. Niedużym kosztem. No i podwórze się dużo nie zmniejszy przez to. Bo tutaj tak naprawdę też się nie jeździło. Bo tu była 2 metry płyta i później spad, no to się to omijało, żeby przez to nie przejeżdżać. Jeszcze tam lampki brakowało przy kole. Jeden zrobiony. Wymiana na nową. Opony identkę. A w drugim jakiś czas temu zmieniałem. To mama już zdążyła przebić. To mama. No ja na nim nie jeżdżę. Nie przebiłam. Przeciukała, no i trzeba zbierać i kleić. Fioletowy romet. Babci.
Dobra, woda się nalała, idę mieszać opysk. Te klucze to tutaj jeszcze zostawię, bo się przydadzą. Trzeba to rozebrać i skleić. Klej mama kupiła. Mam nadzieję, że doby, że będzie trzymał. Maniek uwielbia jeździć pojazdami, w których jest klimatyzacja. A po klimatyzacji nie zmieniło mi się, co się mu na nogi mi wieje. Tak nieładnie. O, takie coś chce. Coś się zresetowało w komputerze. Się nawiewy pozmieniały. A tu tych nie lubię, bo idealnie na kolana z nich wieje. Ile mamy? O Jezu. 31,5 stopnia. No zobaczymy, no. Jak spali, to dobrze. Jak spali więcej, jeszcze lepiej. To nie ma żadnej uprawy. To jest wszystko do wypalenia. Także no, ja się tym nie przejmuję, że za wysoka temperatura. Ważne, żeby w 100% podziałało, ewentualnie w 120. Jak na to sieknąć bardziej. No i zobaczcie, jak mi zarosło to ścielnisko. Tragedia, po prostu. Chwast już po kolano. Ale tu kostki, lebiody. A tam wcześniej było proso. No, za blisko jadę. Bo kukurydzę wadzę. Minimalnie. Ale dobrze, do samej kukurydzy dojechać, żeby tam chwastu nie było. Hehe. Ale odcięcie tam widzę. Nie wiem, czy wy też już na filmie. Chwast jest tylko tutaj, na tej słabszej glebie. Na tej mocniejszej tam jest prawie czyściutko. Tu zboże po zbożu, tam zboże po ziemniakach, tam gdzie jest ta trzcina, którą teraz widać. Jak teraz jej na raz nie wypalę, to zostawię, nie będę tego uprawiał. Jeszcze raz glifo ją pysnę. Ewentualnie takim dobrym stężeniem ją przejadę. No, belka, nie wariuj. O, tutaj jest odcięcie. A tutaj była kukurydza. No, ale miejscami też się trafia chwast. Zwłaszcza od kukurydzy jest trochę perzu. Widzę. No, ale tutaj jest dużo czyściej niż tam było. No i dobrze, że poczekałem, bo jeszcze jakieś tam chwasty powschodziły. Tutaj jest ten osad. Ostu dużo w tym roku było na tych zbożach, mimo że zboże było opyskane. Kurde, na pewno ze trzeba zerknąć. Bo coś mi się zdaje, że trafiłem z pogodą. Kurde, zaraz jakaś ulewa przyjdzie. Aż muszę wejść na radar, jak do końca dojadę. Kurde, jechać do końca czy nie jechać? To jest pytanie. No ja pierdolę. Jedna mała chmurka. I przejdzie. Nad nami. Zmierza ta chmura. Sąsiad ogórki tutaj zrywa. Chwilę pogadałem. 12 się zrobiła. Odstawiam ciągnik gdzieś tam jak na razie. I idę na obiad. Zobaczymy, co się po południu będzie działo. Z pogodą. Bo szkoda pryskać, jak będzie padało. Nawet maszyny nie składam, tak go zostawię na polu. Tylko przejadę na swoje, żeby mu belka tam nie wystawała. Żeby się o nią nie zabili.
A później jeszcze tutaj koło tych bali opyskam ten chwast, bo tak fajnie była goła ziemia, jak wcześniej opyskałem. Nie trzeba było kosić. Tutaj całą tą trawę przejadę, żeby ten chwast wypaliło. Dobra, tu na razie go zostawiamy. Zobaczymy. Nie, Moniek? Co to się będzie działo? No, jeszcze ten liść muszę ściągnąć, bo dyszę zasłaniam i się lało po nim. Godzina 13:30. Jeszcze bydło przemieszczałem. No, popadało. Teraz wysycha wszystko. Jeszcze z godzina. Może. I będzie można pyskać. Ziemniaki na przyczepie umyło. Jeszcze kropi. Jeszcze coś nas chwyciło. Jakaś chmurka. Kurde, się rozpaduje. Ja wziąłem klej. Idę zakleić tą dętkę. O, ziemniaki umyło przy okazji. A pokazywałem wam te, co mama ostatnio ukopała, czy nie? Jak wam nie pokazywałem, to zaraz wam pokażę. O, fen na polu. 30 później odczepię i tą ziemię tutaj będę musiał zgarnąć, przerzucić tam, na tamtą kubkę, bo mama mówi, że jej przeszkadza, żebym to zrobił. No, kliówkę schować. I co jeszcze do zrobienia? Co jeszcze było? Ale tak na początek, jak pada, to się pobawię z tą dętką. Łe, więcej niż godzina. Zanim to owieje, to trochę czasu minie. Tutaj syczy. Tutaj jest dziurka. W dziwnym miejscu. Ale to taka malutka. Oponę wkręciłem i mabło. Zobaczymy, czy to będzie trzymało, czy nie. Czy na wulkanizację trzeba będzie zawieść. Bo coś mam złe wspomnienia, jeżeli chodzi o ten klej i te łatki. Tą przyczepę tam zaprowadzę koło chlewni. Się dostawi do przebrania. Zostawię ją pod chlewnią, bo trzeba przebrać te ziemniaki. I za chwilę będę tą ziemię przewoził. Trochę popadało. Pęda umyło. Jakieś plusy są. Ja już wiem, jak spadnie. Myszołek? Chodzisz? Żebym cię nie przejechał. Tylko nie za dużo, bo później z turem nie będę miał jak się wyprostować. Przybramie. A już mi się łamie. Nieładnie. Jeszcze ją wyciągnę. A dawaj radę. Tylko teraz w drugą stronę się złamie. Trzeba poprawić. No i teraz przewieźć tą ziemię. Mama mówi, żeby to od razu zrzucić. Ale to trzeba przebrać. Bo od tego czasu, co ja przebierałem, to już dużo zdążyło się zepsuć. Co trzeci jest do wyrzucenia. Jadę tą ziemię poprzerzucać, a mama sobie wybiera te ziemniaki. Przebiera.
5, 6. Łyk będzie. A może nawet mniej. Ten piach też by się przydało przewieźć. Jedną ręką tego... Nie, uda mi się. Jak na razie tak to wygląda. W miarę wygłaskane. Lepiej 30 się już nie dało. I tu też trochę ziemi pościągałem przy tej płycie. Jak wyschnie, to jeszcze trzeba będzie tu trochę zebrać, bo tu jest ziemia trochę wyżej od tej płyty. Więc woda będzie stała, tak to sobie będzie ściekała ładnie. No i teraz sobie jeszcze ten piasek przerzucę tam i pozgarniam resztę tej ziemi tam na tą kupkę, żeby już tego piachu tutaj nie było na tym podwórzu. A, tu jest wapno, bo jeszcze wam nie mówiłem, że przywieźli 116 za tonę? Coś takiego chyba. Magnezowe, także jest takie szarawe. Dobra, ostatnia łyżka, resztę ściągam tego piasku na tą kupę ziemi. Jak się będzie woziło na te nieużytki, to to nie będzie przeszkadzało, że tam będzie pół na pół z ziemią. Się wszystko wymiesza. Ale tu już prawie pięknie się zrobiło. Jeszcze to pościągać i będzie do przyjęcia. Tak w miarę się teraz zrobiło. Jeszcze ta kupa ziemi została. A i łajza idzie. Wrócił z trasy. Tylko psiny jeszcze nie ma. Jest psina. Jest psina? No mówiłam ci, że jest tylko flana. No dobra, jest psina. W kowicu nie widzisz jej tam? A, jest coś rudego. Kawał miedzi leży. Chodź. Idziemy pyskać. Tutaj jeszcze trochę ziemi nawiozłem, bo tu była dziura, błoto. Chodź. Nie patrz tam. Już raczej wszystko wyschło, nie ma rosy. Kończymy tutaj. Tutaj ile sięgnę, to też opyskam. Niepotrzebne, żeby ten chwast rósł. Kurde, jak w szpalni tutaj. Ile? 29. O, trochę chłodniej. Jest. Niż przedtem było. Nie ma niech? Spokojnie. Zaraz się schłodzi. Chwila, moment. I będzie chłodniutko. Tam jest takie gniazdo ostu. Tam jest i chyba tutaj jest też osed, mi się wydaje. Strasznie dużo. No jest. Patrzcie, ile tego jest. Ja pierdzielę.
To i tak mało w tym zbożu wyszło. Aż zielona. Nie wiem skąd to się wzięło. Się pyska. O, tu kolejne. Dobrze, że wcześniej czasu nie miałem. To co miało wyleźć, to wylazło. I teraz opysk to zetnie. Najważniejsze, żeby tą trzcinę wypaliło. Bo jak nie wypali, to zrobię kolejną mieszankę taką, że nic tutaj nie urośnie. Bo to mnie tak denerwuje, że po prostu tragedia. A było ostatnio pyskane glifosatem. Jakoś nie zginęło. Jak teraz nie zginie, to taką poprawkę zrobię, że zginie na pewno. 30 przy fendzie. Fajnie się prezentują te dwa ciągniki obok siebie. Chmurzy się znowu coś. Ja trochę glifo dolałem. Litr i 50 litrów wody. No, może ciutkę więcej. Jadę te 3 metry opyskać tam. Oho. Ten chce do mnie? Bo coś tak dyszy. Coś było poruszenie takie jakby... A, jadę z tobą. A nie, jednak nie. Może nie chce mi się? Chodź tu do mnie, myszalku. Tu jest fajnie chłodno. Uważaj na ząbki. A jeszcze tą folię złożyć i wyrzucić po betonie. Jak przyjadę. Trzeba się spężać. Bo też może przyjść rano, ale przyszedł na telefon. Ostatnio też przyszedł i nic nie było, ale teraz nie podobają mi się te chmury. Tutaj mam z 15 minut i chwilę czasu, żeby to wyschło. Do południa jak pyskałem, to gdzieś minęła godzina chyba do deszczu. Tak plus minus. Ładnie już rzodkiewka rośnie. Kurde, tam przy granicy ją trochę spalę, no ale trudno. Miałem to wcześniej zrobić. Niestety mi nie wyszło. Akurat takie 3 metry tam zostawiłem idealnie. Tam też jest rozsiana, więc później jak się stależuje, też może urośnie. Albo sama tak z siebie, bez talerzowania, tam ruszy. Oby już nie ruszyła, bo nic nie będzie na tym kawałku. Zająca zobaczył. No jakbyś go dorwał, co ty byś mu zrobił? No wszystko co najgorsze oczywiście, tak? Tylko byś musiał najpierw go dogonić, pamiętaj o tym. Z jedną poprawką zaparkuję. Jakoś wyjechać było ciężej niż wjechać tu z powrotem. Tu o zaczepie zapomniałem. Tu nic nie przytarło. Wow. Na styk. No ale na jedną poprawkę wjechałem tak. Także nie jest źle. O, sąsiad ciągniczek przyprowadził. Na ziemniaki. Zobaczcie, względem mojej ręki. One po ponad pół kilo mają. Nawet nie wiem, czy nie ze 0,7. Niektóre, no takie byki są. No. Ja mam rękę dość dużo. Jeden ziemniak by się zmieścił. I ciutkę luzu by miał. O!
Chyba transformator na zaczepach z powrotem przestawili. Wydaje mi się, że jest za wysokie napięcie, dlatego nie działa fotowoltaika, a do tej pory nie było z tym problemu, nie? Sobie później sprawdzę ten kod, ale jeszcze wejdziemy w informację. 249, 247 i 247. Dobrze jest. A czemu to nie produkuje? Częstotliwość też jest spoko. Wcześniej pokazywało V01, teraz V03. I uruchomił się. A ile ten wyprodukował? Kurde, nie zapamiętałem. 7,7. A ta fotowoltaika, która jest na dachu, na domie, zaraz zobaczymy, ile ona wyprodukowała. Mnie wyprodukowała 6. Czyli ta i tak dobrze idzie. A poza tym, o, widzicie? Nadmierne napięcie w sieci. Kurde, musieli transformator na zaczepach zmienić, wrócić na dawne ustawienie. Bo jeden gospodarz zgłaszał problem z fotowoltaiką, to obniżyli, nie? Napięcie. Jak obniżyli, to ci gospodarze tam na końcu, co mają te największe pobory, no to jak doili krowy, no to mieli 180 voltów, coś takiego, nie? Także nie za dużo, aż składali reklamacje, bo im zbiorniki na mleko nie działały. I tak źle, i tak niedobrze, nie? O, przechodzi. No, chmurka górą przechodzi. Przejdzie górą. Coś zamruczało, nie? Tutaj burza nad nami. Kawałek. Ale minie nas ta chmurka. Dobra, ale i tak trzeba schować 30, kliówkę. I w jakiej to kolejności schować? Kliówkę chyba najpierw. A później 30, bo jeszcze bala sianokiszonki chyba muszę przywieźć, bo jest łycha. A mama mówiła, że gdzieś się słoma skończyła. Czyli nie przywoziła jeszcze. A i ziemniaki do zrzucenia z przyczepy. A już pora oprzętu, widzicie, jak się HF patrzy? 16. No i dobra. Sprzęt pod dachem. Można ją zamykać. I teraz idę po kiszonkę dla bydła. Buteczki puszte. Nie naszykowane nic. Nie? HS? Dokładnie tak jest. Obojnik wyrzucony. Bydło nakarmione. Nie bydło. Godzina za chwilę 17 i na dzisiaj to wszystko w tym filmie. Także więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć.